Karol, dziś podzieliliśmy się punktami z Jagiellonią. Jak z twojej perspektywy wyglądało to spotkanie? Początek meczu na pewno nie należał do naszych najlepszych początków. Potem im dalej w głąb tego meczu wyglądaliśmy, uważam, lepiej i z każdą minutą byliśmy drużyną, która zaczynała przeważać i tworzyć sobie sytuacje. Tych sytuacji dzisiaj stworzyliśmy się dużo, sobie dużo. Strzeliliśmy o jedną bramkę za mało, wykorzystaliśmy o jedną sytuację za mało i no nie cieszymy się z trzech punktów, tylko przywozimy jeden, ale uważam, że gdybyśmy byli dzisiaj bardziej skuteczni, to wywieźlibyśmy stąd trzy punkty. No właśnie, to takie poważne obroty wskoczyliśmy dopiero w drugiej połowie, szybko strzeliliśmy tą bramkę. No i co, według ciebie faktycznie zabrakło tylko tego wykończenia? Uważam, że tak. Uważam, że zabrakło trochę więcej spokoju pod bramką przeciwnika. Były na to sytuacje. W pierwszej połowie też tworzyliśmy sytuację. Była bardzo dobra sytuacja Matiego z głowy i uważam, że gdybyśmy zamieniali takie sytuacje na bramki, to na pewno byśmy wygrali. Oczywiście nie mam za złe nic Matiemu ani nic w tym stylu, żebym mu wypominał jego sytuację, ale mówię, że jako przykład, że po prostu, że stworzyliśmy sobie tę sytuację i uważam, że tylko tego brakło, żeby je wykończyć. Trener na konferencji wspomniał, że poprosiłeś o zmianę. Była to spowodowana jakąś kontuzją? Dzisiejszy mecz był bardzo wymagający dla nas i po prostu już nasilało się trochę coraz większe zmęczenie i po prostu czułem, że świeży zawodnik może dać więcej naszej drużynie niż podmęczony i po prostu poprosiłem o zmianę, bo czułem, że już się kończy energia. Za tydzień kończymy sezon na Ziemi Świętej przy Kałuży meczem z Wisłą Płock. Plan to zwycięski finisz. Tak, oczywiście, że tak. Chcemy zakończyć sezon zwycięstwem, żeby w jak najlepszych humorach później im świętować wakacje, że tak powiem. I na pewno dla naszych kibiców też jest to ważne, żeby zakończyć ten sezon zwycięstwem, bo po prostu no, przychodzą na każde nasze spotkanie i po prostu też chcemy im zapewnić to zwycięstwo, żeby oni też mogli się cieszyć na koniec sezonu.